Hej kochani, witam Was w drugim odcinku serii Nail It. Jak już się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku o dezynfekcji i sprzęcie, to teraz przechodzimy do już praktyki, czyli przygotowanie płytki paznokcia pod stylizację. Jeżeli chodzi o przygotowanie płytki, to jest podstawa, jeżeli chodzi o stylizację. Od przygotowania płytki zależy trwałość naszej usługi, naszych paznokci i taką też podstawą, jeżeli chodzi o przygotowanie płytki, jest oczywiście zmatowienie i usunięcie, przygotowanie skórek, czyli tam, frezarka, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. I mówię sytuację. Przychodzi do nas klientka, siada, witamy się z nią, rozmawiamy, czego ona chce, czego oczekuje i zaczynamy robić paznokcie. Najpierw oczywiście spryskujemy skórę, palce, dłonie skinceptem. Następnie przechodzimy do odsuwania skórek. I do odsuwania skórek mam tutaj takie dwa dłutka. Jak nazywa, tak nazywa. Ja nazywam to dłutka. Z jednej strony jest do odsuwania skórek, z drugiej strony mają jakieś takie zadziorki, którymi możemy albo usunąć jakiś żel, albo usunąć jakieś inne, na przykład włoski z żelu. Taką mają one funkcję. No i właśnie tym sobie podsuwamy skórki i dalej przechodzimy do frezów. Frezów mam naprawdę od groma, ale takimi najbardziej moimi ulubionymi są dwa frezy. Jeden jest mniejszy i drugi jest większy, który ostatnio kupiłam na targach w Poznaniu. I tutaj ma naklejkę CarePro. Nie wiem, czy to jest firma, ale jak to jest firma, to właśnie od niej wzięłam. Oni ogólnie się zajmują sprzętami podologicznymi oraz narzędziami i wszystkim do sterylizacji. Także tam go zakupiłam, kosztował mnie 30 kilka złotych. Ten natomiast był w takim podstawowym zestawie od frezarki i ogólnie no to nic mnie nie kosztował, tylko ogólnie był z frezarką w zestawie, ale naprawdę też jest super. Używałam też frezów karbidowych, które mam na przykład tutaj. On jest na przykład z firmy Elysium, ale on jest do ściągania starego żelu z płytki klientki. To jest właśnie żel frez karbidowy w złotym kolorze. I taką się prezentuje. I ogólnie frezy karbidowe kosztują, w zależności też od wielkości, tak od 30, 20 do nawet 100 zł. Więc to jest też podstawa, jeżeli chodzi o frezy. Frezy najlepiej jakby miały tutaj troszkę grubsze takie ziarno, ponieważ wtedy no, nie męczymy się, czyli po prostu ten frez i frezarka nie płynie, tylko po prostu normalnie usuwa ten nabłonek, te skórki, więc warto się zaopatrzyć w porządne frezy i też nie warto na nich oszczędzać. Następnie przechodzimy do usunięcia skórek. Jest dużo metod i dużo się mówi, że skórek powinno się nie usuwać, ale niekiedy nie ma innej opcji, słuchajcie. I tak jest bardzo często. Też są różne szkolenia na usuwanie skórek bezcążkowe, ale to się używa różnego rodzaju kulek z frezy w kształcie kulek. Tutaj mam jeden taki frez, tutaj pokażę. On tak wygląda, jest po prostu kuleczka, ale moim zdaniem i tak najlepsze są cążki, najlepsze jest usuwanie. I tutaj mam dwie pary cążek z firmy Silker. Moim zdaniem firma Silker ma najlepsze cążki pod słońcem. Te są nowsze i one są bardzo ostre. Te są już takie troszkę zjechane, ale obydwa są bardzo dobrej jakości. Bardzo dobrze się nimi pracuje i naprawdę są super. Jeżeli chodzi o firmę Silker, to oni mają cążki w cenie do 30 zł i to jest naprawdę super cena, jeżeli chodzi o cążki, ponieważ wiadomo, że w większości firm płacimy za firmy, jeżeli chodzi o cążki, a to jest w sumie jedno i to samo, więc cążki to naprawdę jest super rzecz. Trzeba uważać, jeżeli chodzi o ostrze cążek, ponieważ trzeba pamiętać, żeby te ostrze były jak najcieńsze i jak najmniejsze, żeby była bardziej no, lepsza precyzja, jeżeli chodzi o usuwanie skórek i nie może być tępe. Po prostu nie może być tępe, nie może być jakieś takie, że ostrza się źle na siebie nachodzą. Musi być naprawdę wszystko idealne, więc lepiej, żebyśmy widziały przed kupnem cążki, żebyśmy je po prostu tak zgnietli i tutaj, żeby wszystko było idealnie, więc trzeba na to uważać.
Następnie po usunięciu skórek warto sobie zmatowić płytkę. Mówi się, że matowienie płytek, wiadomo, do hybryd, do żelu jest zupełnie innym pilnikiem się, o innej gradacji się wykonuje. Ale czy naprawdę warto tak matowić płytkę delikatnie? No nie jestem przekonana zbytnio. Warto sobie zakupić pilnik o gradacji 100 na 180. Stówka jest ta grubsza, 180 jest te mniej ziarniste, jest te łagodniejsze. I tym właśnie stówką sobie przygotowuję płytkę do żelu i do hybrydy. Do żelu troszeczkę już używam tej setki. Także tak to wszystko wygląda. Ja mam, jak już wspominałam w poprzednim odcinku, pilniki z firmy ABBA Group. I oni naprawdę mają bardzo dobre jakościowo pilniki. Wiadomo, są jednorazowe pilniki, ale je bardzo lubię. Też pamiętajmy o jednej rzeczy, najważniejszej, którą ja po prostu nie wiedziałam i raniłam klientki non-stop. Jest to, przy nowych pilnikach pamiętajmy, że każda strona jest bardzo ostra i warto sobie wziąć taki jeden pilnik po prostu typowo do tępienia ich. Czyli bierzemy jeden pilnik i o drugi szlifujemy delikatnie, wiadomo, żeby nie przesadzić, żeby ten pilnik nagle nie stępiał się, nowy pilnik. Delikatnie oszlifujemy, żeby po prostu nie ranić klientek, ponieważ jak zaczynamy piłować, tutaj jest z boku, nowym pilnikiem, to jest mega ostre, naprawdę mega. Ja sobie przejeżdżam palcem i jest mega ostre. I po prostu boki są nagle zjechane i krew leci. Więc żebyśmy się nie zdziwiły, od czego to tak naprawdę jest, a to właśnie od ostrych pilników, więc warto je tępić. Następnie po opiłowaniu płytki, po opiłowaniu kształtu paznokcia następuje nakładanie primera. Primery mamy kwasowe lub bezkwasowe. Bezkwasowe się tyczą do hybryd lub lżejszych stylizacji, kwasowe do żeli akrylu. Jeżeli chodzi o primery, bardzo wszyscy narzekają, że one potwornie śmierdzą kwasem. Tak jest, ale w niektórych przypadkach. Na przykład ja posiadam primer z Elysium, który po prostu polecam w 100%. Naprawdę bardzo. Jest to primer, który jedyny nie śmierdzi. Słuchajcie, on jest primerem kwasowym i on po prostu nie śmierdzi. Jak ja go użyłam, byłam w szoku. Myślałam, że on po prostu nie będzie działał, dlatego byłam tak sceptycznie nastawiona na sam początku, a potem jak mi klientki przychodziły normalnie po miesiącu na kolejne oczywiście odnawianie paznokci, to było bez żadnych uszczerbków, więc naprawdę polecam. Ma on, słuchajcie, 8 ml, kosztuje około 30 zł i jest naprawdę super, więc primer z Elysium polecam. I to już na tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie płytki tak standardowo. Teraz powiem Wam, co zrobić, jeżeli klientka ma stary żel albo starą hybrydę. Są metody, są dwie metody ogólnie, ściągania na przykład hybryd. Pierwsza metoda to jest taka, że po prostu namaczamy wacik standardowo w acetonie. Następnie przykładamy i foliujemy jej i czekamy 10 minut. Ja szczerze mówiąc, przez 10 minut to zrobię już naprawdę o wiele, wiele więcej. Czyli biorę sobie kapturki, biorę sobie taki tutaj stelaż frez do kapturków, nakładam kapturek na frez i zaczynam piłowanie. Piłowanie zaczynam delikatnie, oczywiście jak to jest przy hybrydzie, przy żelu, wiadomo, standardowo trochę trzeba przycisnąć, ale uwaga, pamiętajmy, że usuwanie w taki sposób hybrydy czy żelu liczy się z tym, że frez będzie się przegrzewał do płytki, a nie do płytki, tylko do żelu lub akrylu lub hybrydy i klientka poczuje palenie paznokcia. Wtedy trzeba poczekać i trzeba to rozrobić troszkę lżej. Wiadomo, my nie czujemy, co czuje klientka, więc warto słuchać klientki, co ona mówi, jak się czuje i jakie ma odczucia. Więc tak to wygląda i szczerze mówiąc, ja tak przygotowuję płytkę i stylizację na takie przygotowanie utrzymuje się do miesiąca, do odnowy paznokcia. Więc mam nadzieję, że wszystko to, co Wam teraz opowiedziałam, Wam się spodobało i przydatne było dla Was wszystkich. Mam nadzieję, że kilka z tych informacji użycie do siebie, do swojej przygotowania stylizacji paznokci. Więc jak Wam się film podobał, mam nadzieję, że pociągniemy tą serię jeszcze dłużej i opowiem się o
wielu innych tematach i kwestiach, jeżeli chodzi o pielęgnację i przygotowanie płytek paznokci, ogólnie o stylizację paznokci. Więc jak Wam się film podobał, zapraszam do subskrybowania. Tutaj macie takie okienko, gdzie możecie kliknąć na dole dzwoneczek. Tu macie dwa filmy, które zachęcam też do nadrobienia zaległości i obejrzenia je. I zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!